tak na dobrą sprawę, to nasza aktywność na polu już innym niż teatralne, niż artystyczne, zaczęła się od momentu zbierania podpisów przeciwko poprawkom do konstytucji. To były te poprawki o dozgonnej miłości ze Związkiem Radzieckim, sojuszach i kierowniczej roli PZPR-u. To była jesień 75 roku. Poprawki wprowadzono w lutym 76 roku. Ach, i tu wrócę do mojej babci, bo tu nam dała szkołę jeszcze jedną. Bardzo trudno było zbierać te podpisy, ponieważ ludzie się bali tego podpisywać, a część z tych osób, które już podpisały, a przecież na uczelni, no to ma się ogromną grupę ludzi. Szło to bardzo ciężko. Niektórzy przychodzili i się wykreślali z tych list. I któregoś wieczoru, pamiętam, że moja właśnie babcia, już staruszka wtedy, mówi, a co wy tam zbieracie, pokażcie, co wy robicie. No ja mówię, wiesz, babcia, ale no pokaż mi. No więc zobaczyła i mówi, a czy ja mogę taką listę jedną wziąć? Ja mówię, no możesz, no ale wiesz, to w ogóle ciężko idzie, no tylu ludzi jest i tak trudno coś uzbierać. No ale ja wezmę. No i wzięła. Babcia była elegancka, więc rano założyła rękawiczki, kapelusik, elegancko się ubrała, prawda, torebeczkę poszła. Wróciła wieczorem, kładzie, ileś tam tych podpisów już nie pamiętam, ale nas zaskoczyła kompletnie. Byłam w szoku, bo wiedziałam, jak to w ogóle nie szło. No to babcia mówi, no ma się swoich wychowanków. Objechała całe miasto i tam tych swoich wydłubała i podpisali. Ale to było takie, no pokazała nam, że coś zostało z tej z jej pracy ogromnej, wieloletniej. Ja pamiętam, że no, wiele lat później, jak nasze dziecko miało ze 4 lata, zrobiłam porządki i znalazłam taki druczek z rewizji przeprowadzonej, prawda? No, i tak sobie czytam na głos. Na to moje dziecko, no, nie rozumiejąc no, już tych czasów, mówi, mama, to wyście byli kryminaliści. Ja mówię, nie, no, zabrano na przykład maszynę do pisania. Mama, to wyście te maszyny ukradli? Ja mówię, nie, kupiliśmy w sklepie. Mówię, zobacz, tutaj jest od tego paragon. To co ty tą maszyną zrobiłaś? Zabiłaś kogoś? Ja mówię, nie, pisałam na tej maszynie. No, to było trudne do pojęcia, że maszyna służąca do pisania, kupiona w sklepie, była przedmiotem przestępstwa, to znaczy pisania na maszynie.